Siemanko ludziska, Stavros 84 GP3, jak zaproponowane przez Ochosmana. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Gramy teraz Interkiem. Zobaczymy. Pierwszy raz taka drużyna z lepszą ilością gwiazdek, że się tak wyrażę. Mam nadzieję, że kogoś znajdzie. To druga kwestia. Wczoraj Al Ahly. Teraz też znalazło bez problemu. To lecimy, zobaczymy, co to będzie. Tam drużyna trochę z przodu ma osłabienie. Że się tak wyrażę, formowe. Ależ go dziobnął! Wszyscy tam brak formy. No ale co tam? Jaki kapeć. Dobra, lecimy. Trzecie spotkanie. Tak, lecimy. Już myślałem, że się zwiesiło i nie będzie z trzeciego spotkania. Jeśli uda im się Dobra. Nie ma jak zapominać o tym gównie. Handanowicz, Obi, Randocha, Vidić, Dodo, Guarin, Bendel, Palacio, Kowacic, Podolski, Icardi z przodu. O, koleś gra Borussią Dortmund. Chyba wysyła mi wiadomość, żebym wyłączył mikrofon, ale dobra. Cicho, bo się wyda. Ja już to zrobiłem. Come on. Dobra, dobra, no. Już, już. Quick, quick. I gramy. 2 sekundy, to zaraz będziemy grali. Być 3 punkty zapewnią sobie awans. O Boże. Oczywiście, ja bym zapomniał. Ofensywa ma być. Blisko już do bramki. O Jezu! O! Dobrze, Dodo. W końcu. Aś kurna, no. No ale patrz. Super ofensywny, a ten nie biegnie do niego, a ten go pięknie blokuje. I Van der Feller łapie. Dobra, ładnie. Kamp? Co to za gościu? Nie ma Błaszczyka? Ciulu? Ajajaj. Inter został zmuszony do zmiany nazwy klubu na Dobrze. Dla Duce Inter brzmiało zbyt internacjonalistycznie, a to kojarzyło się faszystom z komunistami. Do swojej właściwej nazwy Inter powrócił... Luta z daleka! O Jezus! Ciut nad brameczką, ale tu tak... Lodzio miodzio było. Aj, kurde. No weź go przepchaj! No nie no! Aubameyang! O Jezu, ależ! Ale to był babol! Aj! Świetnie przewidział to zagranie i przejął! Tak! Z pierwszej! Lutuj! Oj, 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 broni Van der Feller! I mamy rzut rożny dla Interu Mediolan. Oj, gdybym wiedział, że tak ta piłka pójdzie bezpośrednio do niego... Pomyśl może o zmianie zawodu. To mi się nawet nie zastanawia, tylko ją przyjął na spokojnie. No coś ty, ciulu, robisz? Ja pinkole! Coś, jakąś wiadomość wysłałeś, czy coś, czy mi się wydaje? Nie, nie ma nic, dobra jest. Lecimy, kurna. Nie wiem, telefon ma czy co? Mam nadzieję, że z meczu nie wyjdzie. O kurde, strzeliło. Herbatkę na zdrowie. No dawaj, kurna, no melepeto. Ja nie wiem, co ty... Co... Zmiana? Podwójna zmiana. Groskuj, schodź. Co? Zmiana! No to mnie teraz zaskoczył.
Oczywiście, brawo. Chyba spalony. Tak, chyba spalony był. Za szybko chciał wrócić do tego podania. Spalony. Aś, kurna. Dobrze. No weź tą piłę ze sobą, ty ciele bongo. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Aha, kurna! Się przepchać nie mogę. Oj, ale podskoczył. Ciro Immobile. Dobrze, broni, kurna. Pierwszy strzał celny chyba. Oj, nie dobie, nie lubię. Fajnie. Biegnij no! A teraz przy piłce Podolski. Kurna, chciałem tak ładnie do środka zagrać. Aś, przeszła po nodze. O ty ciulu! Nemania! O nie, o nie, nie! O nie trafił! Pusta bramka, a on nie trafia. Ej. Ale dobrze, utrzymał się na nogach. Alasio. No faul. No faul, no. Naprawdę? Jaki... Jak spapuciał to pięknie! Łukasz Piszczek. Kurde no. Dobrze, podaję z tyłu, ale co z tego, skoro i tak nie idzie do przodu. Jeszcze. Nokia? Piękna piła do Kowaczewicza, ale ten... A jednak... Ha! Ale papo! Jaki paparł w ogóle! Ten strzał był gorzej niż gorzej. No zobaczcie, jak się piłka na niego odbija, no nie wierzę na... O, Obi-Wan Kenobi. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Kurna, nie zdążył jej zgarnąć. Szkoda, 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 było tak blisko. A tym razem zagrał na drugą. Uderzył, nie uderzył. Spalony. Co? Mój faul? Że ja? No nie, wejdź, dotrzymaj się. No nie, wierzę, taka sytuacja Stavros Bawoli. Mamy rzut rożny w samej końcówce, będzie dobrze. O Jezu, co ja robię? Dobra, przerwa. Dobrze, nie wpadło, bo by było źle, bo musiał strzelić samobuja. Mamy remis po pierwszej połowie i ciężko jest wskazać faworyta przed drugą. Czyż Handanowicz ten jeden strzał obronił, a tu jest jako niecelny? No dobra, no. Dobra, wzmocnienie. No bo ty Palacio, ty napastnik jest. A ja jego. Dobra, to Palacio do przodu, Shaqiri na prawą, Podolski na lewą. Na lewej.
Dobrze! Będzie rzut rożny. Aaaaś ty ciulu, jeden obok bramki. A ten znowu, co za gościu! Co za cielebąg! Tu mamy kogoś jeszcze, no nawet nie mam SP8 żadnego zbytnio. Mamy Brozowicza, Oswaldo. Villa jest SPD. Nie ma nawet zbytnio kogo wpuścić tutaj za Kowacicia. Kowacicia, czy jak ty, czy Kowacic, ta. No nic, no będzie musiał grać. Obok bramki, a już liczyłem na piękną bombę z pierwszego Palacio. Ten i ten jego kucyk. Co za ziomek. Nie lubię takich ludzi. Ciro Immobile, co? Faulowałem? O mój Boże! Nie! Nie ma! Nie wierzę, że on to zbeszta! Co za cielebąg! Ja jestem cienki, ale to już było słabe. Piłka oczywiście odbija się prosto w jego nogi. No następny. No nie no! Weźcie proszę! Za każdym razem piłka pod jego nogi idzie. No nie wierzę. No zobaczcie, tu. Kosa, a ten drugi nie wiem co zrobił, no i... Kurczaki! A ja pierdzielę! No! 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 Tu się po nim odbija, no nie wierzę, no! Co ja zrobiłem teraz? Do budy ciulu z tym sobie z wodem. Za chwilę rozpoczną od rzutu. No i Łukasz Podolski. Ty jak on go? No ależ po co Stavros, ten ślizg był niepotrzebny. Piłka w pole karne. Kiepskie dośrodkowanie. Piłkę przejmują przeciwnicy. Gdzie reszta mojej drużyny, jak ja mam super ofensywne ustawione, co? Się pytam. Aj. Dobrze się broni gościu, trzeba mu przyznać. Już nie powiem, ta bramka to przypadek jakich mało. Do budy. Pewna i spokojna interwencja bramkarza, ale szanemiczny był ten strzał. Spóźniona interwencja. Uderz! No! Karny! No cokolwiek! Kurde! No nie jeszcze! No i widzicie, wpada w jego nogi! Prosto w jego nogi! No ale teraz to spapuciałem! I zejście do środka. Kurna! Zapamiętało to uderzenie. No gdzie? A! No nie! Fajnie by było, jakby mi się zmieniło w końcu na gościa, którego chcę grać. No nie no, sam, naprawdę? I po raz kolejny idzie mu prosto. No nie, weź coś ty bramkarz zrobił! No nie wierzę, po raz kolejny prosto pod nogi mu poszło. O mój Boże, Marco Rossi, mamy 2-0. No nie no. No. Jak gościu przepchany jeszcze do niej dochodzi? Do budy. Do budy.
No biegnij, kurna, nie ty! Wysokie podanie do Palacio. No patrz, jak się po... Dawaj, Nemanja! Samotny, długi wypad. Udaje mu się zabrać piłkę bez fału. Gdzie są jacyś moi zawodnicy? Ja się pytam. Kurna, nad bramką. Pisk, wiz. Ale gdzie są moi jacyś napastnicy, to... To jest zagadka tysiąclecia. Złe podanie i strata w środku pola. Ryzykownie, ale udanie. Aj. No pa! No o, no i oczywiście jemu pod nogi wraca, no. Po raz kolejny. No, ja pr... No nie wierzę. No wyjdź do tego. No cicho być. Znakomite wyjście i obrona. W współczesnej piłce szybkiej czasami trzeba podejmować decyzję w ułamku sekundy. I on to świetnie zrobił. Przy piłce Podolski. Palacio. Karny! No szkoda. Nie udało się opanować. Ależ przeskoczył pięknie nad moim zawodnikiem. No nie dał się zatrzymać. No sędzia tak, naprawdę. Do body, ciulo. Po tym faulu rzut wolny niewiele już do końca. Ja nie wiem, no nic, no będzie pierwsza porażka. Sędzia. No i teraz pytanie do was, czy jeszcze raz tym samym, tą samą ekipą, czy zmienić? Nie spodziewałem się, że porażka przyjdzie tak szybko. Ale jak sami widzieliście, w wielu przypadkach się odbija kurna prosto pod jego nogi. I słusznie odgwizdał przewinienie. Papastopoulos. Dobra, do body. Kurde, no. No biegnij na super ofensy... Nie, no na ofensywnym ustawieniu, a on nawet nie biegnie do niego. No i ta, i będzie... Nie, nie wychodzimy. Chciałeś być na pustaka, ciulu jeden. Chyba pogoda tutaj dzisiaj przeszkadza snajperom. Ta pogoda. Ty przeszkadzasz, ciul. No i po raz kolejny... O, niemożliwe. Aplauzem. Jak może nie wychodzić żaden zawodnik przy ustawieniu ofensywnym? Nie wierzę, dosłownie nie wierzę. No nic. Porażka niestety. Mamy 6 punktów. Zaraz zobaczymy, ile tu mam. Chyba jeszcze 7 meczy do rozegrania. 6 albo 7 meczy, tak więc jest jeszcze z czego wybierać. No na szczęście... No szkoda, no. Na szczęście no będzie to jeszcze gdzie odrobić. O, tak to miało być. Tak, mamy 6 punktów. 7 meczów aż do końca, tak więc no te 12 nie powinno być jakimś większym problemem. Na was zapraszam do pisania pod spodem, kto, kim mam grać. Czy mam zostać tą samą drużyną zagrać, czy kimś innym. Dzięki, na razie.